Mamy dla Państwa jeszcze jedno wyjątkowe zaproszenie. Tym razem do udziału w 26. Wencie Dobroczynnej organizowanej przez Akcję Katolicką Archidiecezji Warmińskiej. Beneficjentem wydarzenia, które odbędzie się 13 lutego w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie, będzie Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku. Wśród atrakcji przeprowadzona będzie m.in. aukcja, kiermasz i loteria fantowa oraz odbędzie się koncert Edyty Urygi. A dlaczego nasza obecność jest tam bardzo potrzebna? O tym w materiale. Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku to nie tylko piękne obiekty z zewnątrz, to przede wszystkim piękno ukryte wewnątrz, które na co dzień tworzą mieszkanki tej placówki. To dom, w którym opieką otoczonych jest 80 pensjonariuszek w różnym wieku i z różnym stopniem niepełnosprawności. Tu mają szansę na spokojną codzienność, a mimo wielu barier również na rozwój dzięki prowadzonej systematycznej terapii poprzez szereg zajęć artystycznych czy sportowych. Dzięki temu są aktywne nie tylko w swoim środowisku, ale otwarte są na wszelkiego rodzaju działania realizowane z udziałem lokalnej społeczności. Nasze podopieczne mają warsztaty, na których odbywają się różne terapie. Jest to terapia kulinarna, informatyczna, teatralna, oczywiście sportowa. Nasze dziewczyny grają w tenisa sportowego, jeżdżą na ligę, tak, grają z Bartoszycami, grają z Barką, z Górowa, odnoszą dużo sukcesów. Są chętne do uczestniczenia we wszystkich formach sportu. To jest odskocznia bardziej od takiej formy życia w dużej grupie. One tutaj mogą się wyładować, mogą po prostu inaczej spędzić czas niż w grupach. Są bardzo sympatycznymi podopiecznymi, które na swój sposób doceniają każdy wspólny dzień, każde nowe doświadczenie czy umiejętność zdobytą pod okiem terapeutów i opiekunów na co dzień tworzących dużą rodzinę z wyboru. Dom Pomocy Społecznej, jak zostało wspomniane, dysponuje 80 miejscami. Mieszkanki w zależności od stopnia niepełnosprawności i potrzeb zajmują pokoje dwuosobowe lub 3-4-osobowe, tworząc tak zwane osobne studia. Do dyspozycji mają dość dobrze wyposażone sale terapeutyczne, wspólne świetlice, w których spędzają większą część dnia, kuchnię i stołówkę, a nawet kaplicę, w której odbywają się nabożeństwa. 3 piętra łączą oczywiście klatki schodowe, ale w tym domu ze względu na niepełnosprawność ruchową wielu mieszkanek istotna jest winda, która w ostatnim czasie spędza sen z powiek gospodarza obiektu, choć jest szansa, by to zmienić. Na początku grudnia 2023 roku zgłosiła się do nas Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej z propozycją zorganizowania Wenty Dobroczynnej na rzecz naszego Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku dla naszych mieszkanek. Celem tej Wenty Dobroczynnej ma być zakup windy osobowej dla naszych mieszkanek, których 1/3 porusza się na wózku inwalidzkim. Winda, którą mamy obecnie, jest już bardzo stara. Zatrzymuje się na przeróżnych piętrach przy przepięciu prądu i wtedy jest po prostu zagrożeniem dla naszych mieszkanek, bo niestety nie zjeżdża na dół, nie możemy się z niej tak szybko wydostać. Stwarza to też sytuacje takie stresogenne i po prostu, żeby tego wszystkiego nie było, żebyśmy mogli spokojnie tak pracować, odpoczywać. Poza tym też panie docierają windą z wózkiem tak do naszych mieszkanek, czy przewożą mieszkanki i jest nam ona bardzo potrzebna. I ten zakup jest możliwy, bo wydarzenie ma potencjał i ogromne już doświadczenie. To jest już 26. Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej. Przez te 25 edycji, które się odbyły, udało się zebrać prawie 1 000 000 złotych, które zostały przekazane dla potrzebujących instytucji z terenu tutaj naszego województwa. Bywa tak jak w tym roku, że sami wybieramy beneficjenta, czyli Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku został sam wybrany, a bywa tak też, że beneficjenci się do nas zgłaszają jako do zarządu. Jest czasami rocznie kilka próśb i wtedy wybiera się tą instytucję, która bardziej potrzebuje naszego wsparcia i pomocy. Najważniejszą rzeczą Wenty jest wspomagać beneficjenta, nasze tu panie, mieszkanki, pensjonariuszki naszego DPS-u i pomagać przede wszystkim. A pomoc Wenty w przypadku Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku jest celowana. To zakup wspomnianej windy, stąd trwają ostatnie przygotowania do tego charytatywnego wydarzenia. Wenta to nie tylko sam koncert dobroczynny, ale też licytacja różnych drogocennych przedmiotów. Takim najbardziej chodliwym zawsze towarem, oczywiście w cudzysłowie, to są ikony. Obrazy bardzo znanych olsztyńskich artystów. W tym roku m.in. Krystyna Suli już przekazała, pan Jarosław Korzyniewski przekazał obraz. No, zbieramy i jakby jesteśmy jeszcze na tym etapie początkowym. Zbieramy też gadżety na loterię fantową. Tutaj siostra Arkadia organizuje kiermaszynko dzieła podopiecznych DPS-u, bo to też zawsze fajnie idzie. Będzie można skorzystać także z posiłków przygotowanych przez mieszkanki na terapii zajęciowej, czy zobaczyć też, w jaki sposób jeszcze dziewczęta pracują, bawią się, uczestniczą w życiu codziennym w Domu Pomocy Społecznej. I tutaj myślę, że ta Wenta Dobroczynna, która będzie organizowana 13 lutego w Olsztynie, w Filharmonii, jakby i ludzie, którzy będą chcieli wziąć udział też w tej wencie, spowodują, że zbierzemy jak największą sumę pieniędzy, która będzie właśnie przeznaczona na remont tej windy. Żeby wenta przyniosła oczekiwany rezultat, potrzebujemy ludzi z ogromnymi sercami, którzy okazaliby nam miłość, wsparcie, którzy byli dla nas takimi przyjacielami, pomogli nam nie tylko finansowo, bo wiadomo, jest to zakup windy, ale też i otoczyli nas taką dobrocią, przyjaźnią, takim dobrym sercem. Byli naszymi dobrymi aniołami. Co zawsze ma wartość ponadczasową. No, dla każdego to jest taki impuls dobrych endorfin, impuls pomaganie jest takie bardzo osobiste. Czujemy się wtedy lepszymi ludźmi, czujemy tą taką dobroć w sobie, taką ciepłość na sercu, prawda? Bo do tego jesteśmy stworzeni, myślę. By widzieć potrzeby drugiego człowieka, stać się częścią lepszej codzienności, w tym przypadku mieszkanek naszego regionu, z Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. Udział w wydarzeniu polecamy i odsyłamy po karnety wstępu na wentę, dostępne na stronie kupbilecik.pl.